Dobry wieczór, witam publiczność studiu, witam Państwa i zapraszam na wielką grę. Dziś w programie Ernest Hemingway, jego życie i twórczość, 25 lat polskiego rocka i trzeci temat to dwaj słynni rycerze XII wieku, Ryszard Lwie Serce i Fryderyk Barbarossa. Zgodnie z naszym regulaminem cała wiedza i wszystkie pieniądze zostały zdeponowane u pana mecenasa Janusza Miki. I teraz pana mecenasa proszę o pytania z pierwszego tematu. Proszę Państwa, stałym przewodniczącym jury, a więc osobą, która ma głos decydujący w każdej sytuacji, ale zaznaczam, że tylko podczas trwania programu, jest pan profesor Andrzej Makowiecki. Głównym ekspertem z tego tematu i autorem wszystkich pytań jest pan profesor Andrzej Weseliński. Drugim ekspertem jest pani doktor Bożena Chylińska. I trzecim ekspertem jest pan profesor Zbigniew Lewicki. Proszę Państwa, grę z tego tematu rozpoczęliśmy prawie pół roku temu. Pojedynek zakończył się wtedy remisem. Obaj panowie byli wspaniale przygotowani. Tak więc dziś pan Radosław Kołodziej i pan Sławomir Koper rozegrają swój drugi pojedynek. I jeśli historia się powtórzy, a więc znowu będzie remis, to jak zapewne Państwo pamiętają, zgodnie z naszym regulaminem, obaj panowie zdobędą prawo do dalszej gry. Pan Radosław Kołodziej przyjechał do nas z Bytomia, jest pan z wykształcenia historykiem. Kiedyś pisał mi pan w ankiecie, że jest pan przedsiębiorcą, biznesmenem. A teraz gdzie pan pracuje? Obecnie jestem inwestorem giełdowym. Proszę? Zajmuję się inwestycjami giełdowymi. Dziękuję bardzo, a pan Sławomir sam się nam przypomni. Zawód, wykształcenie i miejsce pracy. Czy jestem historykiem również, natomiast zajmuję się marketingiem obecnie. Dziękuję, proszę nałożyć słuchawki. Zasady się oczywiście nie zmieniły. 20 sekund jest na każdą odpowiedź. Przypominam jeszcze, że przy ocenie eksperci biorą pod uwagę tylko pierwszą odpowiedź zawodnika. Mogę czytać? Proszę bardzo. Więc czytam pierwsze pytanie. Podczas I wojny światowej Hemingway był kierowcą sanitarki na froncie włoskim. Jednak żyłka dziennikarska młodego pisarza sprawiła, że wypożyczył on maszynę do pisania i zaczął pisać artykuły do gazetki frontowej. Gazetka wydawana była przez amerykańską sekcję Czerwonego Krzyża w mieście Vicenza w północnych Włoszech. Jak brzmiał tytuł tej gazetki, pan Radosław? Ciao. Dziękuję bardzo, pan Sławek. Ciao. Dziękuję. Hemingway był wielkim miłośnikiem i znawcą walki byków. Pisarz często podkreślał, że obejrzał w Hiszpanii ogromną liczbę tych imprez. Którą z książek Hemingwaya można polecić jako znakomity przewodnik i źródło informacji o walkach byków? Książka ta zawiera m.in. słownik terminów używanych w tej dziedzinie. Pan Sławomir. Śmierć po południu. Wyśmienicie, pan Radosław. Jest to Śmierć po południu. Dziękuję. Jesienią roku 1928 pisarz otrzymał telegraficzną wiadomość o śmierci swojego ojca. Co było przyczyną śmierci, pan Kołodziej? Ojciec Ernesta popełnił samobójstwo. Dobra odpowiedź, pan Sławek. Samobójstwo. Dziękuję. Jeden z rozdziałów książki pod tytułem Ruchome Święto zatytułowany jest Jastrzębie się niedzielą. Mowa w nim jest o pewnej pięknej kobiecie, z oczami jastrzębia. Wyrażając zachwyt dla urody tej kobiety, Hemingway oskarżył ją o zrujnowanie kariery pisarskiej jednego ze swoich przyjaciół, który podobnie jak i on sam przebywał w latach 20. w Paryżu. Kim była ta kobieta i jak się ona nazywała, pan Sławomir? Zelda Fitzgerald była żoną Scotta Fitzgeralda. Bardzo dobra odpowiedź, pan Radosław. Była to Zelda Fitzgerald, żona Scotta. Dziękuję bardzo. Jesienią roku 1920
jesień roku 1920 pisarz spędził w Chicago, gdzie podejmował się różnej pracy dorywczej. Między innymi redagował ogłoszenia reklamowe znanej firmy produkującej opony samochodowe. Jak się ta firma nazywała, panie Radosławie? Była to firma Firestone. Bardzo dobra odpowiedź, pan Sławek. Firestone. Dziękuję. Akcja powieści Komu bije dzwon obejmuje zaledwie kilka dni. W jaki dzień tygodnia zaczyna się akcja tej powieści, pan Kop? W sobotę. Dziękuję, pan Radosław. Zaczyna się w sobotę. Bardzo dobra odpowiedź. Podczas pobytu w Paryżu w roku 1928 Hemingway stoczył sparingową walkę bokserską ze swoim przyjacielem, również pisarzem. Przyjaciel ten, mimo że ustępował Hemingwayowi pod względem wzrostu i wagi, szybko posłał go na deski. Hemingway boleśnie przeżył tę porażkę, gdyż zawsze był dumny ze swojej siły fizycznej i umiejętności bokserskich. Sekundantem w tym pojedynku był pisarz Scott Fitzgerald. Jak nazywał się ten przyjaciel, któremu udało się wówczas znokautować Hemingwaya, odpowiada pan Radosław. Przyznam się, że nie przypominam sobie. Być może był to John Dos Passos. Niestety nie. Pan Sławomir? Będę strzelał. Morar? Ale tak. Morley, pan powiedział, Morley, tak? Morley. Ale to jest imię. Morley Kala. Dobrze, dobrze. Morley Callahan. Tak, dobra odpowiedź. Panie Radosławie, Morley Callahan. Czyli notujemy na pana koncie pierwszy błąd, a ja czytam następne pytanie. W roku 1922 Hemingway wyjechał do Turcji jako specjalny wysłannik pisma Toronto Star. Jego kondycja finansowa była mizerna. Toteż postanowił powiększyć swoje zarobki, zawierając potajemną umowę z agencją Hersa, International News Service. Na mocy tej umowy zobowiązał się do równoległego przesyłania korespondencji z wojny grecko-tureckiej. Dla kamuflażu swoją korespondencję dla agencji Hersa podpisywał pseudonimem. Jak brzmiał ten pseudonim, pan Sławek? John Hadley. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pan Sławek, pan Radosław. John Hadley. Och, jest, wiedziałem. Miałem to powiedzieć. No to dlaczego pan nie powiedział? Panie Radosławie. Tak bywa. No bardzo, bardzo żałuję. Dziękuję bardzo za udział w programie. Panie Sławku, serdecznie gratuluję. Zwycięstwo było niespodziewanie szybkie. Też zaskoczony jestem. Przed panem drugi etap, można wygrać 2,5 tysiąca, 9 pytań ekspertów otrzyma pan na 7, musi pan dobrze odpowiedzieć. I 30 sekund jest na każdą odpowiedź. Pierwsze pytanie jest pana profesora Weselińskiego. Wiosna, jesień, zima. Nazwy trzech pór roku. To tytuły trzech części, z jakich składa się jedna z powieści Hemingwaya. Proszę podać tytuł tej powieści. Mieć i nie mieć. Tak, albo biedni i bogaci, ponieważ... Albo statek, śmieć. Proszę bardzo. Śmierć jest dla Hemingwaya najważniejszym momentem w życiu człowieka i stąd bierze się obsesyjna niemal eksploatacja tej śmierci w prozie pisarza. Proszę wymienić trzy utwory Hemingwaya spośród tych, które powstały w okresie międzywojennym. Proszę sobie uzmysłowić, który to jest okres międzywojenny dla Stanów Zjednoczonych. Z tym, że mam jedno pytanie. Tak. Mam wymienić trzy utwory, które powstały w okresie międzywojennym, związane ze śmiercią, czy... Tam, w tych utworach powinien pan wyszczególnić takie utwory, w których ten moment śmierci, czy w ogóle śmierć jest obsesyjnie eksploatowana przez autora. No to będzie Śmierć po południu. W okresie międzywojennym nawet w tytule ma. Tak, tak. W okresie międzywojennym jest tak, że kończy się śmiercią głównego bohatera, mieć i nie mieć. Tak, tak. I jeszcze jeden utwór. No więc w pożegnaniu z bronią kończy się śmiercią Catherine Berkeley. Tak.
I pan profesor Lewicki. Moje pierwsze pytanie nie jest trudne, na pewno dla pana szczególnie. Proszę pana, jak się nazywał oficer, do którego Robert Jordan mierzy w ostatniej scenie powieści Komu bije dzwon? Paco Berendo. Doskonale. W książce pod tytułem Zielone wzgórza Afryki, w części pierwszej, autor opisuje długą rozmowę na tematy literackie ze spotkanym w Afryce podróżnikiem. Podróżnik ten był niskim, krzywonogim mężczyzną w tyrolskim kapeluszu i skórzanych shortach. Wykazywał on rozległe zainteresowania literackie i zadawał Hemingwayowi mnóstwo pytań. Między innymi zapytał się, jakie rzeczy szkodzą pisarzowi. Znużony długą rozmową, Hemingway odpowiedział, że pisarzowi najbardziej szkodzą polityka, kobiety, alkohol, pieniądze i ambicja. Po czym natychmiast dodał, że pisarzowi również szkodzą brak polityki, brak kobiet, brak pieniędzy, brak alkoholu i ambicji. A teraz moje pytanie. Proszę podać nazwisko tego podróżnika w książce Hemingwaya. W książce. Kandyński. Tak. Z jaką rybą olbrzymem walczył stary Santiago w powieści Stary człowiek i morze? Z marlinem. Tak. Czy pan wie, co to jest marlin? Widziałem zdjęcia. Tak, ale czy jest to szczupak na przykład, łosoś, czy karp? Jeśli chodzi, jest to bez wątpienia ryba drapieżna. Jest to tuńczyk. Jest to tuńczyk? Odmiana tuńczyka. Nie wiedziałem. Proszę panie. Proszę pana, miejscowość Maison Lafitte ma specjalne znaczenie w polskiej kulturze, literaturze, historii. W tejże miejscowości mieszkali także bohaterowie jednego z najbardziej znanych wczesnych utworów Hemingwaya. Proszę podać tytuł tego opowiadania. Mam pytanie, to chodzi o opowiadanie? To chodzi o opowiadanie. Opowiadanie, wczesne opowiadanie. Tak. Nie jestem pewien, wydaje mi się, że pan i pani Eliot. Mój stary. Pierwszy dozwolony błąd, panie Sławku, i pan profesor Wesyliński. Jednym z najbardziej znanych utworów Hemingwaya jest Stary człowiek i morze. Proszę wymienić tytuł innego utworu, którego tytułowym bohaterem jest również stary człowiek. To znaczy, proszę podać tytuł, w którym występuje stary człowiek. Stary człowiek przy moście. Tak, dobrze. Jaki tytuł noszą wspomnienia z pierwszych lat twórczości Hemingwaya, które my możemy uznać niejako za kronikę pisarzy straconego pokolenia? One zostały wydane w Stanach Zjednoczonych w 1964, w Polsce trochę później, aczkolwiek niewiele później. Dwa lata. Mhm. Ruchome święto. Tak jest. Już chyba jest 7 odpowiedzi pozytywnych, więc to pytanie pana nie powinno zdenerwować. Niemniej, proszę pana, w powieści Słońce też wschodzi. Opisana jest korrida z udziałem trzech matadorów, legendarnego Belmonte, Romera i Marciala. Występ Belmonte nie podoba się jednak publiczności, która na znak dezaprobaty obrzuca go... Właśnie, czym go obrzuca? Jakoś chyba nie mam szczęścia do pana pytań. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to obrzucają go poduszkami. Poduszkami, pustymi butelkami, ale przede wszystkim poduchy to leciały jakieś tam. Powiedzmy tak, że na połowę, a ty nie ma znaczenia, poduszkami, chlebem, warzywami. Mm, ale warzywami. Część odpowiedzi się zgadza, a i tak nie jest. I tak jeszcze nie najgorzej, jak go tak obrzucali. Panie Sławku, gratuluję. 2500 już ma pan w kieszeni, przed panem 5000, tylko czekam na decyzję, który zostanie. Proszę? Po to się przychodzi tutaj, żeby grać. A ja jeszcze nie pytam, czy pan chce grać dalej. Wcale o to nie pytałam, tylko który zestaw pan wybiera. Pierwszy. O granie to ja dopiero będę... Proszę wziąć, co jest z koła. Będę pytała dopiero w finale, gdzie jest już największe ryzyko. Ma pan na pełną odpowiedź 2 minuty. Czytam panu pierwsze pytanie. W biografii pisarza znaleźć można informacje o kierowanej przez niego fabryce kanciarzy.
Co to była fabryka kanciarzy i gdzie działała? W jakim mieście? Tak brzmi pierwsze pytanie. I drugie. W roku 1919 Hemingway powrócił z Włoch do Nowego Jorku na pokładzie statku, który nosił nazwisko sławnego kompozytora. Jak się nazywał ten statek wiozący na pokładzie dużą grupę umundurowanych pasażerów? Zaczynamy mierzyć czas. 2 minuty. Odpowiadam na pytanie pierwsze. Fabryka kanciarzy, czy też zakład morderców, bo różne są w tłumaczeniach polskich, działała w Hawanie i miała za zadanie infiltrować Kubę z agentów państw osi. Państw osi, do tego jeszcze dochodziło później, tylko że to było pod innym podejrzeniem. Tak, wystarczy, dobra odpowiedź. No, jeszcze drugie pytanie, proszę państwa. Giuseppe Verdi. Tak, brawo. Pan to rośnie, 5000, za chwilę może mieć pan 10000, ponieważ pytania oczywiście są trudniejsze, ma pan tym razem na pełną odpowiedź 2,5 minuty. Ogromne powodzenie powieści Komu bije dzwon szybko zwróciło uwagę producentów z Hollywood. W roku 1940, wkrótce po ukazaniu się książki drukiem, jedna z wytwórni nabyła prawa do ekranizacji za rekordową wówczas sumę $150,000. W roku 1943 wytwórnia wyprodukowała film z Ingrid Bergman w roli Marii. Proszę podać nazwę tej wytwórni filmowej oraz nazwisko aktora, zresztą przyjaciela Hemingwaya, który wystąpił w roli Roberta Jordana. I czytam drugie pytanie. Hemingway otrzymał nagrodę Pulitzera za utwór Stary Człowiek i Morze. Kilkanaście lat wcześniej jurorzy, zasiadający w komitecie doradczym nagrody Pulitzera, jednogłośnie uznali inny jego utwór za najlepsze dzieło literackie roku. Wobec sprzeciwu przewodniczącego komitetu nagroda nie została wówczas przyznana pisarzowi. Proszę podać tytuł tego utworu. Mierzymy czas. 2,5 minuty. Odpowiadam na pytanie drugie. Chodzi oczywiście o Komu bije dzwon. Tak. Pytanie pierwsze. W roli Roberta Jordana wystąpił Gary Cooper. Tak, i jeszcze wytwórnia. To jest ten problem. Właśnie. Bowiem ekranizacją Hemingwaya zajmowało się kilka wytwórni hollywoodzkich. I tutaj niestety będę musiał strzelać. Byle dobrze. Paramount? Tak! Panie Sławku, wreszcie przyszedł moment, że pytam, czy ma pan ochotę grać dalej? Tak, oczywiście. Bo jest to finał. To ma pan tam do wyboru 10 kopert ponumerowanych, a odpowiada pan tylko na jedno pytanie. Proszę sobie wybrać numer pytania. Pierwsze z brzegu. A które to jest pierwsze z brzegu? Jeden. Pierwsze. Bo niekoniecznie pierwsze z brzegu musiało być numer 1. Hemingway w roku 1942 zaproponował ambasadzie USA w Hawanie swoją pomoc w patrolowaniu wód między Kubą a Florydą. Do dyspozycji oddał swój jacht Pilar, który został odpowiednio wyposażony i uzbrojony do służby patrolowej. Jakie było kodowe oznaczenie tego tajnego przedsięwzięcia? Mierzymy czas 2 minuty. Na pewno pochodziło od imienia ulubionego kota Hemingwaya. Jeżeli mi pamięć nie myli, Bezprzyjazny. Tak, bardzo tak. Chcemy pana widzieć tu. Tak. Tu do kamery, żeby wszyscy pana widzieli. Panie Sławku, cieszy się pan? Bardzo, bardzo się cieszę. Bo ja tego ciebie nie widzę jakoś. Bardzo się cieszę, znaczy przyznam się, że szczególnie to poprzednie pytanie, kiedy strzelałem, bo naprawdę nie widziałem, która to wytwórnia. Tak, strzeliłem pierwszą z brzegu. Tak. Z Callahanem też trochę miałem nerwów, bo też pamiętałem dokładnie jego imię i początek nazwiska. Panie Sławku, jak pan czytał, przypominał sobie wszystkie utwory Hemingwaya, to robi pan notatki, wynotowuje tak. Pan nazwiska, imiona? Tak, jak najbardziej. I potem sobie w ten sposób I w ten sposób najłatwiej, szczególnie tym bardziej, że łatwiej ze swoich notatek korzystać, bo jednak życie Hemingwaya było tak bogate, że każda biografia, to jest, poza tym biografie się trochę różnią od siebie, mylą w różnych szczegółach. Są rozbieżne dane, tak? Tak, nawet z panem Radosławem się zastanawialiśmy, co będzie, jeżeli zajdzie
coś takiego, że będziemy mieli różne odpowiedzi. Będzie takie pytanie, na które będzie można udzielić różnych odpowiedzi, dlatego przynieśliśmy trochę książek ze sobą. No ale od tego są eksperci, którzy potrafią zawsze tak, to zgadza się. Rozstrzygnąć. Czy jest jakiś utwór Hemingwaya, o którym pan dziś myślał? O Boże, żeby tylko z tego nie było jakiegoś dokładniejszego, bardziej precyzyjnego pytania. Sygnowano Ernest Hemingway. No bo to jest ogromne. Jak pan sądzi, Hemingway był bardzo przystojny, utalentowany, pasjonował się łowiectwem, wędkarstwem, boksował, był noblistą, miał nagrodę Pulitzera, miał powodzenie u kobiet, kochał życie i wydawało się, że to życie kocha jego. Jak pan myśli, dlaczego taki straszny był, tragiczny ten koniec? Nie mógł już pisać, a poza tym miałem okazję między oboma programami, nagraniami, miałem okazję oglądać film dokumentalny dotyczący życia Hemingwaya. Tam było wspomniane wyraźnie, że dwoje z rodzeństwa Hemingway, dwie siostry i brat popełnili samobójstwo. Ojciec to raczej jakieś genetyczne skłonności. Czyli jakieś takie predyspozycje. A Hemingway nie mógł już więcej pisać, a pisanie było dla niego całym życiem. Jeszcze ostatnie pytanie, takie już może trochę banalne. Gdyby pan jechał na tę przysłowiową wyspę bezludną, jedna książka, czy byłaby to właśnie, byłaby to książka Hemingwaya, czy zupełnie innego autora? Remarka jedna. Tak. Panie mecenasie. To młodzieńcza fascynacja, powiedzmy chłopieńca bardziej, to najbardziej działa wtedy. Panie mecenasie, bardzo proszę o nagrodę. Mam pieniądze na bezludną wyspę. Gratuluję bardzo serdecznie. Również moje gratulacje. Proszę przyjąć naszą nagrodę 20 tysięcy złotych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, parę miesięcy temu jednym z tematów Wielkiej Grze było 25 lat polskiego rocka, a jednym z zawodników był pan Mirosław Grzegżółka. Panie Mirosławie, prosimy bardzo. Pan Mirosław przegrał wtedy w pojedynku i zaraz po programie złożył reklamację. Oczywiście uzasadnienie tej reklamacji znane jest ekspertom i przewodniczącemu jury. Ja jeszcze tylko przypomnę, jak to pytanie brzmiało. Który z muzyków tworzących niegdyś zespół Perfect uczestniczył w nagrywaniu pierwszej solowej płyty Wojciecha Pilichowskiego zatytułowanej Granat? Oddaję teraz głos panu profesorowi Makowieckiemu. Tak, odpowiedź na to pytanie brzmiała Zbigniew Hołdys, ale nie została udzielona. I zawodnik składający reklamację motywował to w stopniu wystarczającym, formalnym niejako, żeby ją można było uznać za słuszną. Mianowicie dokładnie temat tej konkurencji 25 lat polskiego rocka był opatrzony także datami granicznymi, które to 25 lat i było to 1970-1995. Z tego choćby względu było to ostatnie 25 lat. W tym momencie, jak rozpoczynaliśmy eliminację i kiedy ten temat wszedł do wielkiej gry. Natomiast sama konkurencja była już rozgrywana nieco później. Daty jednak ramowe pozostały. Otóż płyta Granat została nagrana w roku 1996, a nie 5, co by jeszcze pozwalało ją kwalifikować w obrębie tego tematu i zawodnik zwrócił nam na to uwagę, że w tych 25 latach polskiego rocka, jeśli przyjąć za datę końcową 95, płyta owa się nie mieści. W związku z czym reklamacja jest rozpatrzona pozytywnie i pan wraca do gry. Panie Mirosławie, bardzo się z tego cieszę. Czyli będzie pan rozgrywał drugi swój pojedynek, mając już na koncie jeden błąd, bo pan wtedy popełnił dwa błędy. A teraz pana mecenasa proszę o pytania. Głównym ekspertem z tego tematu i autorem pytań jest pan redaktor Marek Gaszyński. Drugim ekspertem jest pan redaktor Adam Halber. I trzecim ekspertem jest pan redaktor Marek Wiernik.
A drugim zawodnikiem, który za chwilę rozegra pojedynek z panem Grzegżółką, jest pan Stanisław Strzelczyk. Ale może najpierw przedstawi się pan i przypomni pan Grzegżółka. Ja pamiętam, że jest pan z wykształcenia i filozofem, i również ukończył pan filologię polską. Chciałabym tylko jeszcze wiedzieć, czego pan uczy? Języka polskiego w szkole podstawowej w Goleniowie. Dziękuję bardzo i panie Stanisławie, proszę się samemu przedstawić. Ja przyjąłem z Katowic, później średnie, pracuję w KWK Staszic. Proszę? KWK Staszic pracuję. Dziękuję, proszę nałożyć słuchawki. Czy mnie dobrze słychać? Panie Mirosławie, też pan mnie słyszy? Czytam pierwsze pytanie. Który polski zespół w roku 1993 wydał płytę, na której nagrał 9 kompozycji Johna Lennona, przekładając jego muzykę na język niemal symfonicznego? Roka pan Grzegżółka. Grupa College. Dziękuję, dobra odpowiedź. I pan Sławek. Stanisław, przepraszam. Zespół Collage. Dziękuję, dobra odpowiedź. Ale wymowy, znaczy zostaje kolejny. W jednym przypadku wersja angielska, w drugim francuska, ale... A zespół ale polski. Chodzi o ten sam zespół. Polski. To powinno być kolagę. Drugie pytanie jest związane z muzyką. Na płycie elektrycznych gitar, A ty co, znajdują się w większości kompozycje Kuby Sienkiewicza. Jest jednak parę wyjątków, w tym jest jedna piosenka niepolska. Po wysłuchaniu fragmentu utworu proszę powiedzieć, kto jest jej kompozytorem, a ja proszę o muzykę. Za dużo w głowie mam, za dużo w głowie mam. I spać nie mogę, kiedy myślę o tym. A myślę całe dnie, że coś jest w głowie źle. Za dużo myśli naraz mam na myśli. Panie Stanisławie, proszę. Tu będę strzelał, ale prawdopodobnie... Ray Davies, The Kings. Tak, jest to bardzo dobra odpowiedź. Pan Mirosław. Przyznam się, że nie wiem, będę strzelał. Iggy Pop. Panie Mirosławie, Ray Davies. The Kingsów. No tego się naprawdę nie spodziewałam. I muszę jeszcze panu powiedzieć, panie Mirosławie, że przed programem pan Stanisław Strzelczyk mi cały czas mówił, na pewno z panem Grzegżółką ja przegram, bo jest wspaniale przygotowany, osłuchany, wszystko wie. Bardzo mi jest przykro. Panie Stanisławie, czyli po dwóch pytaniach rozpoczyna pan drugi etap. No dobry początek, ale... Ciekawe, jaki koniec będzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie równie dobry jak początek. Pierwsze pytanie jest pana redaktora Gaszyńskiego. To będzie pytanie muzyczne. Za chwilę usłyszy pan fragment nagrania pewnego zespołu, w którym grają dwaj bracia. I proszę powiedzieć, jak się nazywa ten zespół. Proszę podać imiona i nazwisko tych dwóch braci i muzyka. Wiedzie mnie prawa, lewa wybija mi tak. No pulsujące światła złapały ten rytm, rozkołysane tony mrugają. To jest zespół Jam i tutaj chodzi o braci Otręba, Benno, czyli Benedykt i bodajże Adam. Świetnie, ze Śląska. Proszę pana, w 1983 roku u szczytu sławy nagle rozwiązał się zespół Perfect. Ale Zbigniew Hołdys miał już zamyśle pewien projekt nagraniowy, który postanowił zrealizować ze swoimi kolegami. Skrzyknął kolegów, wkrótce ten zespół został nazwany supergrupą. Jak nazywała się ta supergrupa i ten projekt, dla którego została skrzyknięta?
no bo to były dwa projekty, ale wcześniejszy był, o to chodzi o I Ching. Tak. No a ten, a ta supergrupa? Znaczy się tam, bo w sumie też to nie by funkcjonowało, chyba później z tego wyłonił się Morawski, Wegleczki, Nowicki, Hołdys. O to mi chodziło. Dziękuję panu. Proszę bardzo. To już będzie o zespole w pewnym sensie supergrupie, chociaż wykonującą inny rodzaj muzyki. W 1985 roku powstała grupa Kobranocka. Andrzej Kobra Kraiński był jednym z założycieli, był też założycielem muzyk, który taki śmieszny pseudonim artystyczny, Szybki Kazik. To kto się kryje? On potem zmienił ten... Jacek Brynda. Dobrze. I znów proszę pana muzyczne pytanie. Za chwilę fragment nagrania pewnej formacji, też wiele mającej wspólnego ze Śląskiem. W 1991 roku ta grupa nagrała jedyną swoją płytę. Proszę posłuchać i powiedzieć, jak się nazywa wokalista tej formacji. W którym roku ta płyta? Mam przypomnieć? 91. Jedyna płyta tego zespołu. Znaczy się głos mi się kojarzy z zupełnie z kim innym, ale to jest chyba... prawdopodobnie chodzi o zespół DDD. Ale któż tam był wokalistą? Tu będę strzelał. Roman Wojciechowski? Tak, świetnie. Tak. Roman Paweł Wojciechowski. Moje pytanie już chyba będzie łatwe. Otóż proszę pana, Mieczysław Jurecki, słynny, charyzmatyczny gitarzysta basowy, takich zespołów jak Nurt, Budka Suflera, pewna jedna z edycji Perfektu, postanowił zrobić karierę solową. Jako kto? Jako mechanik. Tak jest. Ja pozostanę przy supergrupach. Tomek Lipiński, kojarzący się głównie z zespołami Tilt i Brygada Kryzys, w 1986 roku założył zespół, w którym obok niego pojawili się Jarek Szlagowski i Marcin Ciempiel. W 1988 roku ukazała się płyta, zresztą jedyna. Zespół po angielsku śpiewał. Znaczy się, jak się nazywa ten zespół? Myślę, że chodzi chyba o Tilt. Znaczy ja powiedziałem, że Tomek Lipiński, jeden z liderów zespołu Tilt, to powiedziałem, tak. A teraz ja pytam o zespół, który powstał, istniał niedługo, nagrał jedną płytę. No niestety, nie podaje się, nie, nie wiem niestety. Grupa The Photones. Wiedziałem, no ale... I teraz jeszcze jeden przykład muzyczny. Oto utwór pochodzący z płyty, którą firmują dwaj muzycy. Ale nie pytam pana o nazwiska tych muzyków, tylko ich pseudonimy. Najpierw posłuchajmy muzyki. Byłem w niedzielę na starówce, czego nie robię od dawna. Żona i dzieci mnie o to prosiły, chcieli zjeść sobie loda. Prosili bardzo, więc się skusiłem, choć wiem, że w niedzielę jest nuda. Warszawy w odświętnych ubraniach właśnie wyszła z kościoła. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła. Tłumek turystów rozgląda się dokoła. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła. Tłumek turystów rozgląda się dokoła. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła. Tłumek turystów rozgląda się dokoła. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła. Tłumek turystów rozgląda się dokoła. Ja tylko też mogę tutaj strzelać, bo... ale nie wiem, czy o to chodzi. Maxi Kellner? Świetnie, Maxi Kellner, oczywiście. Proszę pana, ten znacznie zapomniany już dzisiaj zespół na przełomie lat 70. i 80. odnosił naprawdę oszałamiające, jak na dzisiejsze warunki, sukcesy, przynajmniej jeśli mierzyć je ilością sprzedawanych płyt.
Otóż ich debiutancka płyta zatytułowana The Most Beautiful Day została sprzedana w 200 tysiącach egzemplarzy. Następna, zatytułowana Supernova, w 650 tysiącach egzemplarzy. Co to za zespół? I gdyby pan był łaskaw wymienić nazwisko choćby jednego muzyka z tego zespołu, to zaliczyłbym panu to pytanie. Na przykład Władysław Komendarek, Paweł Birula, Radziw Kuczyński, Exodus. Tak. Ostatnie pytanie. No myślę, że będzie dobrze. Imienie... Ja też tak myślę. A się zdarzy, jestem zdenerwowany. Wymienię kilka nazw zespołów i proszę pomału, o podanie... Pomału będę wymieniał te nazwy zespołów, a pana poproszę o wymienienie nazwiska muzyka, który w tych zespołach grał, śpiewał. Phantom. Dalej. Brak. Rendezvous. Subway. Jemek Kosmowski. Świetnie. Bardzo się cieszę, panie Stanisławie. 5000 przed panem. Który zestaw? Może wezmę pierwszy. Bardzo proszę. Dwa pytania. Dwie minuty na pełną odpowiedź, a drugie pytanie ilustrowane będzie muzyką. Zespół Aja RL nagrał pewną piosenkę, która w latach 80. stała się niemal hymnem ówczesnego pokolenia wychowanego na jarocińskich festiwalach. W prosty, dosadny sposób piętnowała ona kołtuństwo niektórych naszych rodaków i nieakceptowanie przez nich ludzi wyglądających inaczej i inaczej myślących. Która to piosenka? Proszę podać jej tytuł. A drugiemu pytaniu towarzyszyć będzie muzyka. Po wysłuchaniu fragmentu nagrania proszę powiedzieć, jak nazywa się poetka, która jest autorką wiersza wykorzystanego w tej piosence. Proszę o piosenkę. Miała tylko nieco wiosny w palcach, wiatru we włosach, uśmiech rozsypany cienkim dreszczem. Po wodzie była biedna. Mierzymy czas 2 minuty. Pytanie pierwsze to chodzi o piosenkę Skóra. Tak. Ale z drugim pytaniem to... Ale ma pan sporo czasu. Będę miał problem, bo ktoś to mógł być. Jeżeli by to panu coś pomogło, to jeżeli ma pan... Jeżeli można, proszę o powtórzenie. Znaczy nie pytania, tylko rozumiem muzyki. Tak, pewnie. Proszę jeszcze raz o ten sam fragment. Miała tylko nieco wiosny w palcach, wiatru we włosach, rozsypany cienkim dreszczem. Po wodzie była biedna. Mierzymy czas 2 minuty. No niestety chyba będę musiał strzelać, ale raczej nie trafnie. Dlaczego z góry pan wszystko przesądza? No bo to raczej jest... Podejrzewam, że jakaś współczesniejsza bardziej poetka. Nie bardziej orientuję w temacie, chyba że na fali, ale... No to jak nie na fali, to będę strzelał. Anna Rusak. Panie Stanisławie, Halina Poświatowska. Trudno. Żegnamy pana. Dziękuję. Dużymi brawami. Proszę państwa, i rozpoczynamy grę z trzeciego tematu, a temat ten brzmi: dwaj słynni rycerze XII wieku, Ryszard Lwie Serce i Fryderyk Barbarossa. Panie mecenasie, czekamy na pytanie. Thank you.
Państwa, głównym ekspertem z tego tematu i autorem pytań jest pan profesor Tadeusz Nowak. Drugim ekspertem jest pan profesor Marek Plewczyński. I trzecim ekspertem jest pan doktor Marek Wagner. A grę z tego tematu rozpoczynają pan Maciej Szafran i pan Bogdan Galas. Pan Maciej Szafran jest z wykształcenia prawnikiem i w ankiecie napisał mi pan, że jest pan listonoszem w Białymstoku. A pan Galas sam się nam przedstawi. Przyjechałem z Łodzi, studiowałem kulturoznawstwo, specjalność film, obecnie nie pracuję. Dziękuję, proszę nałożyć słuchawki. Rozpoczynamy za chwilę pojedynek. Przypominam, 20 sekund jest na każdą odpowiedź. Na wszelki wypadek sprawdzę, czy dobrze mnie słychać. Tak? Tak. A więc czytam pierwsze pytanie. Z którego z wielkich niemieckich rodów średniowiecznych pochodził Fryderyk Barbarossa, panie Macieju? Ze Sztaufów. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pan Bogdan? Sztojfów. Dziękuję, dobra odpowiedź. W roku 1169 12-letni wówczas Ryszard został zaręczony. Jak nazywała się i kim była jego narzeczona, pan Bogdan? To była Adelaida, tak. Córka króla Francji Ludwika VII. Tak, dokładna odpowiedź. I pan Maciej? W 1169? Tak. Miał 12 lat. Była to Adelaida, tak? Córka Ludwika VII i Konstancji Kastylijskiej. Wyśmienicie, dziękuję bardzo. W Wezele w dniu 4 lipca roku 1190 odbyła się uroczystość związana z wyruszeniem dwóch królów na wyprawę krzyżową. Jednym z nich był Ryszard Lwie Serce. Kto był drugim królem? Odpowiada pan Maciej. Król Francji Filip II August. Wspaniała odpowiedź. Pan Bogdan. Filip II August. Dziękuję. W dniu 4 marca roku 1152 Fryderyk Barbarossa został obrany przez Zgromadzenie Książąt Rzeszy królem Niemiec. Gdzie odbyło się to zgromadzenie, pan Bogdan? We Frankfurcie nad Menem. Bardzo dobra odpowiedź, pan Maciej. We Frankfurcie. Dziękuję. Druga żona Fryderyka Barbarossy, poślubiona przez niego w czerwcu roku 1156, nie tylko znała język francuski, niemiecki, włoski i łaciny, nie tylko umiała jeździć konno i posługiwać się bronią, ale także, jak zapewnia ówczesny kronikarz, przewyższała Wenus pięknością, Minerwę rozumem, a Junonę władczością. Poza tym wniosła w posagu znaczne terytoria i armię w sile 5000 żołnierzy. Jakie imię nosiła ta piękność i jakie terytorium wniosła ona w posagu? Odpowiada pan Szafran. Była to Beatrycze. W posagu wniosła księstwo Burgundii. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pan Galas. Była to Beatrycze, księżniczka Burgundii. Dziękuję. Po powrocie Ryszarda z niewoli cesarskiej odbyła się w dniu 17 kwietnia 1194 roku w Windsorze okazała uroczystość. Na czym ona polegała, pan Maciej? Więc była to powtórna koronacja tak, Ryszarda na królu. Bardzo dobra odpowiedź. I pan Bogdan? Była to powtórna koronacja. Dziękuję Ryszarda. Bardzo. Podczas pierwszej wyprawy do Italii w roku 1155 Fryderyk otrzymał koronę cesarską z rąk jedynego Anglika zasiadającego na stolicy Piotrowej, Nicolasa Breakspeare'a. Jak brzmiało jego imię papieskie, pan Bogdan? Hadrian IV. Bardzo dobra odpowiedź, pan Maciej. Hadrian IV. Dziękuję. Proszę powiedzieć, czym zakończyło się oblężenie Mediolanu przeprowadzone przez Fryderyka Barbarossę w roku 1158, pan Szafran? Został zawarty pokój 7 września, to znaczy, można powiedzieć... Na jakich warunkach? Słucham? Na jakich warunkach? Na czym polegał ten pokój? I pan Bogdan? Po miesięcznym oblężeniu 7 września Mediolan się poddał, dzięki czemu... Tak, i to nam wystarczy. Panie Macieju, skończyło się kapitulacją Mediolanu, ale oddaję głos panu profesorowi. Czy w ogóle taką odpowiedź można uznać? Nie, no myślę, że nie. No jednak to musiało być paść to słowo, że się poddał.
że kapitulował pan Mediolan. Dobrze, panie Macieju, pierwszy błąd. Że traktat zawarto, no to nie wiadomo jaki. Pierwszy błąd, czytam następne pytanie. Gdy król Anglii, Ryszard Lwie Serce, wracał z wyprawy krzyżowej do kraju, został w dniu 21 grudnia 1192 roku zaaresztowany pod Wiedniem przez księcia Austrii Leopolda. Leopold przekazał go następnie cesarzowi Henrykowi VI. Podczas swojej niewoli Ryszard był przetrzymywany w kilku kolejnych twierdzach. Proszę wymienić choć jedną z nich, pan Bogdan. Dürnstein, Ochsenfurt, Trifels. Wymienił pan wszystkie, pan Maciej. Dürnstein, Ochsenfurt i Trifels. Dziękuję bardzo. A teraz proszę powiedzieć, jaki środek zastosował Barbarossa, aby uniemożliwić dostarczanie żywności do obleganego przez niego od sierpnia 1161 roku do marca 1162 roku Mediolanu, pan Maciej. Więc jaki środek zastosował, aby uniemożliwić? Nakazał, aby wszyscy, którzy zostaną złapani na dostarczaniu żywności, zostanie im ucięta prawa ręka. Tak, jest to dobra odpowiedź. I pan Bogdan. Przede wszystkim spustoszył wszystkie winnice, ogrody. Jaki i pola środek uprawne zastosował, aby uniemożliwić dostarczanie żywności? Nie pamiętam. Rączki obcinał tym, którzy zostali przyłapani na dostarczanie. Czyli mają panowie po jednym błędzie. Ryszard w dniu 7 września 1191 roku odniósł wielkie zwycięstwo nad wojskami Saladyna w bitwie w Otwartym Polu. Koło jakiej miejscowości została stoczona ta bitwa, o której kronikarz arabski Baha ad-Din napisał, że jeden Allah mógł pojąć siłę bólu, jaki napełnił wówczas serce Saladyna? Pan Bogdan. Pod Arsów. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Pan Maciej. Była to bitwa pod Arsufem. Dziękuję. Cesarz Fryderyk Barbarossa przybył do Mediolanu w dniu 19 marca 1162 roku, aby uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu. Na czym ono polegało, panie Macieju? To znaczy, przybył tam po kapitulacji Mediolanu. Myślę, że tu chodziło o zburzenie miasta. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Pan Bogdan. Przybył w marcu do Mediolanu, aby przyjąć hołd od Mediolanu, który się poddał. Od konsulów, całej ludności. Po prostu w marcu Mediolan się poddawał. I tam przez kilkanaście dni następowały procesje mediolańczyków, którzy składali swoje chorągwie, przekazywali prawa, regalia. Dziękuję. Proszę panów, otrzymuję sygnały, że niestety czas przeznaczony na wielką grę dobiegł końca. Bardzo dobrze, że mają panowie już 13 pytanie poza sobą, czyli następny pojedynek rozpoczniemy od pytania 14. Proszę pamiętać, będzie to 14 pytanie i mają panowie na swoim koncie po jednym błędzie. A teraz dziękuję panom bardzo za udział w programie. Zobaczymy się niedługo. A ja, proszę państwa, zapraszam za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie przedstawię państwu zawodników, którzy walczyć będą o naszą główną nagrodę, czyli o 20 tysięcy złotych, z takich tematów jak Jan Sebastian Bach, jego życie i muzyka, Legiony Polskie 1914-1918, a także zostanie rozegrany drugi pojedynek z tematu Michał Anioł, jego życie i twórczość. Jak zwykle bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, a zatem do zobaczenia za 2 tygodnie.